Hej, cześć, siemanko ludziska, z tej strony Robin Skateboard. Jak widzicie, zostały 3 dni do kolejnej części, do kolejnego update'u, czyli Alpha Release 0.13, aktualnie jest 12. Chcę wam pokazać pewną rzecz. Ustawiłem sobie wszystkie ustawienia na full, blura zostawiłem tylko na medium, mogę w sumie go na low wrzucić, bo on będzie trochę przeszkadzał przy szybszym ruszaniu. Wszystko myślę, że będzie ok i śmigało. Lecimy dalej, single, kontynuujemy. Chcę kontynuować, zanim właśnie zostanie wprowadzony najnowszy patch i po najnowszym patchu nagram kolejny odcinek, ponieważ, no, chcę sprawdzić jeszcze parę rzeczy, które są teraz, a potem jak one będą wyglądały w kolejnym patchu. Mam nadzieję, że na kolejny patch już sporo tam będzie dodane nowych rzeczy. W ostatnim patchu w ogóle, nie wiem, nie zauważyłem tej informacji wcześniej. Został dodany w ogóle trochę do craftingu, zostało dodane i nawet jakiś stealth armor, czy coś takiego, że bardziej jesteśmy ukryci, może coś w tym stylu. I tak, i wszystko na najwyższych. Sprawdzimy, czy się uda w 60 FPS-ach nagrać. Oho. Chociaż gra, pamiętajmy, że w alfie i niezbalansowana. Nie no, nie, że niezbalansowana, tylko że nie, jeszcze nie jest tak dopracowana i tak, wiecie, jak to się ładnie mówi, że taka dociągnięta i że to wszystko się nie laguje, lami i tak dalej, bo można mieć bardzo mocny komputer, a jeśli gra będzie słabo zrobiona, no to już będzie słabo zrobiona i tyle. Okej. Okay. Rozglądamy się, dobra, chyba śmiga, chyba jest gicik, rozpalę sobie ognicho na pewno. Oczywiście tak, no na początek musi być lag, bo się jeszcze wszystko doczytuje. O, widzę, że tak około 35 FPS-ów mimo wszystko. No ale dobra, na maksie pogramy, zobaczymy jak to pyknie. Dobra, więc mam saneczki, mam tu sarenki i inne. Mam sporo życia, mam wszystkiego gitowo, sporo ilości. Więc chciałbym sobie spróbować zrobić parę rzeczy, tylko czy ja mam jakieś itemy? No coś tam mam kijeczki, chciałbym zobaczyć ten, czy można zrobić tak. O, patrzcie, nawet nam wyświetla, co możemy z tego zrobić. Bardzo fajne, tylko że no wiadomo, nie ten. Piórka podobno są ważną rzeczą. Gdzie będą piórka? To są nasionka, chyba piórka. A, tu są piórka, mam tylko jedno. To szkoda. Tak, z tego się robi, z piórka i z tego, i z kika się robi... się robi właśnie strzały do łuku, a z tego się zrobi pochodnie. Tak, mamy pochodnie, możemy ją nosić nawet. Oczywiście, tylko że podpalić ją, nie wiem jak podpalić. Czekajcie, czy ja wezmę sobie Elkę i teraz? Czy o, ognisko? O, świetnie, automatycznie postać zapaliła. I w ten sposób mamy pochodnie. Pochodnie możemy również bić. To jest bardzo fajne, ponieważ damage od tego, od ognia jest bardzo spory. Tylko szkoda, że strasznie szybko się to marnuje. Okej, wiecie co? Pójdziemy sobie. Chyba powinno się dać. Zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, czekajcie. O, jest w ogóle upgrade stick. Może być używany jako broń. Okej. Kamyczki mam kamyczki. Zrobimy cyk, cyk. Dzięki czemu sobie zrobimy... Oj, nie to chciałem. A, ile tego? Coś jeszcze, chyba dwa kamyczki? Czy nie dwa kamyczki? Czy dwa patyczki? Czy... Nie, na pewno nie tak. Coś muszę dodać, bo jeszcze brakuje jednej części, żeby zrobić kamienny toporek. Coś trzeba jeszcze, ale nie jestem pewien do końca co. Czekajcie, wiecie co? Wiecie co? Wolałbym chyba mimo wszystko biegać z toporkiem. O, a nie, dobra, tu są tylko zwierzaki. Odłóżmy rzeczy, które są mi niepotrzebne, tutaj na miejsce. Teraz tak. Okej, okay, tutaj kijaski lecą. Spoko. Kamyczki sobie również odłożymy. I chyba mamy pusty ekwipunek, więc jest ok. Dobra, jesteśmy na jedzeniu ten. Chciałbym... O! Fajnie, że wygląda jakbym lewitował ten cień. Ok, tutaj jelonek padł, z tego względu, że go podpaliłem. Będzie można sobie wziąć z niego mięsko. Albo powinno przynajmniej móc wziąć. Ok, udało się, chociaż wow, sporo chyba tego mięsa musiałem ze sobą zabrać. Aha, ja i tak mam już całkiem spore ilości tego mięcha. To git! Bardzo fajnie. Pójdziemy prawdopodobnie, jeśli się uda, oczywiście, no tutaj akurat górki, pagórki, w tamtą stronę. Chciałbym coś znaleźć. Chciałbym znaleźć na pewno linę, żeby zrobić łuk i chciałbym znaleźć dodatkowe... O, tutaj są jakieś itemy leżące w piasku. Bardzo chętnie. O, nawet flara. To miłe. Okej, to mi akurat nieprzydatne. Wyrzućmy. Jakieś części, spoko. Tutaj coś jeszcze leży. Tak, są jeszcze dodatkowe części. Kamyczki takie małe, to nie potrzebuję. Właściwie to piórka też bym mógł... pozbierać z tych mew chociażby. O, gin mewo! No, chyba nie dam rady jej sieknąć, chociaż tą dam. Bang! Dawaj swoje piórka. Mało tych piórek, szkoda. Niestety, muszę trochę porozumieć. O, bo te piórka uciekają do góry w ogóle. O, wow, to ciekawe. Nie sądziłem, że będziesz tak. A, macie tam, kurde. Głupie mewy. Dobra. Biegnę tam na pagórek, bo nie wiem, czy przypadkiem tam za tym pagórkiem nie będzie
tego fajnego miejsca, w którym zazwyczaj robiłem bazę. Czy mogę to zniszczyć w ogóle? Chyba nie. Okej, tutaj trawkę. A właśnie, chwila. Ja zebrałem trawkę, czy ja zebrałem liście? To jest jako liście chyba traktowane. Okej, czy tutaj będzie ten wielki... To wielkie drzewo? Jeśli będzie, to będzie okej. Okej, jest ta plaża. Jest łódka, więc tutaj... Gdzieś podobno niedaleko tego miejsca. Nie wiem, czy przypadkiem gdzieś tam właśnie nie... Przy drzewie. Powinna być lepsza siekierka. Albo coś takiego. Okej, tu są na pewno jagódki, które sobie zjemy. I tutaj widzę, że coś rośnie. Znaczy, nie wiem, takie brązowe... Brązowe coś. Co to jest? Marigold. Ach, to jest to. Z tego można robić, o ile się nie mylę, apteczki. I z tego można robić... ten kamuflaż, że możemy zabarwić? Zabarwować go na żółto? Coś w tym stylu. No nie wiem, jaka będzie poprawna forma, że... Zabarwić chyba, no nie? Na żółto, czy coś takiego, że podobno to tam lepszy jakiś kamuflaż trochę daje. Coś w tym stylu. Okej, pozbieramy sobie i zobaczymy, czy przy tym drzewie rzeczywiście coś ciekawego znajdziemy. Oczywiście tu można pozbierać sobie te ziółka, bo jest ich naprawdę fajna ilość. I teraz tak, no... Trzeba się poprzechadzać, tutaj widzę, że... Fajnie, w ogóle bardzo ciekawe miejsce, muszę przyznać. To jest, podobno to jest miejsce kultu tych właśnie, no, jak one się nazywają? Tubylców naszych, czyli naszych nie zombiaczków, tylko cwaniaczków. I o, tych cwaniaczków, którzy próbują nas zjeść, to będą kanibale, oczywiście. I chyba gdzieś jestem ślepy i nie widzę tego za bardzo. Czy tam jest tęcza? Wow, tęcza! O mój Boże, nie sądziłem, że zobaczę tęczę w tej grze. Okej, no mam nadzieję, że następny update sporo planują wprowadzić nowych rzeczy. Czy to jest czaszka? Nie, to jest kamyczek. Już więcej kamieni nie mogę znaleźć. Dobra, sprawdziłem to drzewko i tak patrzę, że chyba tutaj nie mamy tej lepszej siekierki. Możliwe, że ona jest trochę dalej w tam, nie wiem, nie w tym miejscu, tylko gdzieś indziej. Fajnie by było dostać się na ten stateczek, który mamy tam. O, jaka roślinka śmieszna. Gin roślinko, nie będziesz tutaj rosła w spokoju, gdy drobny przebiega obok. Nie wiem, czy tam gdzieś na dole na przykład może ta siekierka. No, kurczę, nie jestem pewny. Okej, no ale przebiegnijmy się po okolicy, bo przydałoby mi się parę takich rzeczy, które... W ogóle przydałoby się, żeby wprowadzili system skrzyń. No to by było naprawdę fajne, gdybyśmy mogli mieć własną skrzynkę. No kurczę, no nie ukrywam, że gdy biegam z całym ekwipunkiem przy sobie i nie mam miejsca na różne rzeczy, to wkurzające jest. A gdyby była taka skrzyneczka, w której mogę schować niepotrzebne mi przedmioty, to by było idealne. Okej, no ale mniejsza, zobaczymy, może wprowadzą, może nie, ja tylko tak po cichutku tutaj liczę, że może będzie ta skrzyneczka. Fajnie by było zrobić jednak ten łuk, bo przyda mi się właśnie. No i pochodnie już wiem, mniej więcej wiem jak robić, chociaż dalej nie jestem pewny, tak jakby na ile ona starcza, nie? Okej, z tego powinno się właśnie liście udać zdobyć. Właśnie nie jestem pewien, no zobacz, sami widzieliście, że bardzo szybko mi zgasła ta pochodnia. Okej, mamy jakieś tutaj przedmioty również, właśnie takie przedmioty również chciałbym pozyskać, bo ostatnio trochę mi zmalało tych takich na przykład jakichś alkoholi, ciuszków czy środków przeciwbólowych, a to warto mieć mimo wszystko. Cześć Mewo, gin Mewo, albo dawaj swoje pióra. Oskubę cię z twoich piórek, ty! Ona leciała do góry nóżkami, czy mi się wydawało? Te mewy też są dziwne, jakieś zmutowane. Może mi się wydawało, zobaczę sobie później na nagraniu. Gdzie jest? Cześć Mewo, musisz zginąć, bo potrzebuję twoich piór. Cholera, była cwańsza ode mnie. O, nie ma takiego! No gińcie! Co jest z tymi mewami? Jakieś kurde niedotrafienia są. A czekajcie, że tutaj w tej zatoczce nie było czegoś fajnego. Statek jest kawał drogi. Zjedzą mnie tutaj kurde te cholerne... jak one się... rekiny. Tak, właśnie, rekiny mogą nas zjeść. Podobno rekiny już normalnie atakują i to nie jest dobre info. I podobno pod statkiem już nie ma pistoletu na falę. Kurde, nie chcę się tu zbagować. Okej, Mewo. Czy w końcu kiedykolwiek jakbyś... O nie, to jest ptasie, o! Ja nie chcę ptasia, ja chcę mewy zabijać, bo mewy są złe! Kurde, bo zjadają rybki, a ja potem nie mam co jeść. Nie, żartuję. Ale wiecie, co by jeszcze fajne było? Udać się do obozu tych dzikusów głupich i stamtąd zdobyć linę, bo one mają tą linę. Co tutaj siedzi? Ach, to żółwik! Cześć, żółwiu! Ciebie nie będę na pewno bił. Tam leży w ogóle zwłoki rekinów. Na samym środku plaży. Wcześniej chyba tego nie było. Czekajcie, zobaczymy, czy udałoby mi się... O, w sumie już nie jest tak daleko ta łódka. Wcześniej mi się wydawało, że jest trochę dalej. Możliwe, że jakiś przypływ, odpływ, te sprawy zadziałały. Okej, tutaj, o, tam jakaś śmieszna paprotka była. Chyba nie ma rekinów, więc powinno się udać wleźć na tą łódkę. Uda się wleźć? Udało się. Cześć! Cwaniaczki! Kurde, jeszcze się zmieściłem. Jest kasetka! Jest pięknie, będziemy mieli muzykę. Okej, flary oczywiście. Jest tutaj, o, Modern Axe. O ile, Skull Collected. O kurde, to była czacha? Nice. Już wam pokazuję. Jest taka
Siekierka, okej, czyli tak czy siak udało mi się zdobyć fajną siekierkę. Co tu mamy? Czy to jest lina? Tak, i kolejna czaszka, świetnie. Mamy fajniejszą o wiele tutaj siekierkę teraz, taką modern, to będzie taka nowoczesna chyba siekierka. I fajnie jakbym mógł wyskoczyć mimo wszystko z tej łódki, ale chyba będę musiał to zrobić normalnie. Okej, możemy sprawdzić jeszcze oczywiście, czy pod statkiem nic nie ma. No chyba nie ma, to było z przodu w ogóle, znaczy pod łódką, chyba to było z przodu w ogóle łódki. O, zanurkujesz czy nie, cwaniaczku? Coś chyba nie idzie to nurkowanie. No, nie widzę tutaj nic w sumie. I tak, oj, ten blur jest okropny pod wodą. Razi w oczy. Okej, ale mamy całkiem fajne rzeczy. Mamy tą linę, którą właśnie chciałem pozyskać. Nie będziemy musieli chociaż się bawić w atakowanie. O, i teraz o wiele lepiej wygląda ta siekierka, gdy jest bez krwi, bo jakby było z krwią, to tak słabo. Ale teraz jest okej, więc... Primo ballerino, primo pierwsze, idziemy do naszego obozu. O, ktoś tam coś tam skomentował, cokolwiek. O, ile tutaj powiadomień na zegarku mi wyskoczyło, okej. Oczywiście tak, człowiek na chwilę z Facebooka się wyloguje, od razu miliony ludzi. Tak, pogoda się trochę popsuła, nie wiem dlaczego zaszło tak trochę mgłą, no ale dobrze. Efekty pogodowe bardzo fajne. Ogólnie rzecz biorąc tak, jak sobie tutaj ustawiłem wszystko na fullu, to ta gra, no, wygląda naprawdę, naprawdę mega dobrze. No, porównajcie sobie poprzedni chociażby odcinek, jakikolwiek, poprzedni odcinek do tego, nie? No to jest, kurczę, na pewno wielka różnica. Okej, kijaski bym mógł jeszcze coś zebrać. W ogóle tutaj ktoś w namiotach próbował żyć? Serio? W takim miejscu? O, dzień dobry. Mamy tutaj tego typiarza. Z nich fajnie jakbym głowę właśnie pozyskał. Jest główka, nie jest źle. Tak, znowu we krwi cały, no trudno. Za chwilę się pójdziemy znowu umyć. I w ogóle, no ta gra naprawdę się robi piękna. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze nie mam na full ustawionego chyba dystansu. Bo zobaczcie, jak blisko mi się dopiero generują krzaczki. Nie wiem, czy jakieś opcje po prostu nie przestawiłem, czy tak jest. No trudno. Okej, trochę moja postać się męczy, bo ją tak katuje tym bieganiem. Dobra, idziemy na chatkę. Na pewno będziemy musieli rozbudować bazę. No jeśli nam oczywiście save się popsuje przy najnowszym patchu, to będziemy musieli wszystko zaczynać od początku. Co by nie było zbyt fajne, dlatego chciałbym wam pokazać ten łuk w tym odcinku jeszcze, jeśli uda mi się go zrobić, bo wiem, że po prostu no mam problemy z zapamiętywaniem tutaj tego craftu, bo on jest niby nietrudny, ale wiecie, Robin to Robin, failuje po całości, zapomina zawsze tych planów. O, mamy cwaniaczków. No niedobrze, ale cóż zrobić? Nie ma co tutaj szaleć. Chyba nie powinni się do mnie za bardzo przyczepić. A i tak czy siak wolę przebiec już i tutaj bronić się przy moim systemie obronnym, czyli moich trzech ogniskach, które bym sobie chętnie rozpalił oczywiście. Okej, tu dorzućmy, tutaj dorzućmy i tutaj też. Okej, możemy sobie wrzucić tutaj więcej kłód i więcej kamyczków. Okej, no fajnie, spoko. Okej, jest dobrze. Można by było w sumie zjeść jedną tą sarenkę, znaczy jedno mięsko z niej. I właśnie, cześć sarenko, właśnie gotuję zwłoki twojej towarzyszki. No i dobrze, no i cześć, uciekaj mała. Zły Robin. O kurde, hajsem można palić, czy mi się wydaje? Czy to ta ikonka na górze to jest hajs? Ja tam widzę dolary. Dobrze mi się wydaje, to dolary, można hajsem palić w tym, w ogniskach, to ciekawe. Może hajs dłużej się pali, bo z innego materiału coś. O! Sarenka zjedzona, od razu lepiej. What the fuck? Ej, te mewy są strasznie dziwne. Dobra, spróbujmy zrobić strzałę. Oj, chyba. O! Wow! Cześć! Cześć! No siema, fajnie, że sobie robicie wyścigi po mojej plaży, bardzo miło. Okej, zbiorę sobie moje kijasy. Okej, 10 i więcej nie da rady. No spoko, spoko. Róbcie sobie wyścigi, ja się nie przejmuję wami. I teraz tak, piórka mam, 5 mam piórek. Czekajcie, i cyk. To mi robi tylko jedną strzałę, seriously? A nie, chyba dużo tych, chyba z 5 strzał. Okej, czyli 5 piórek, jeden patyczek to 5 strzał. Całkiem muszę przyznać nieźle. Mam to właśnie sarenkowe. Jeszcze skórę sarenek. A czekajcie, jakbym zrobił. A tego nie można kombajnąć? Chyba nie. Bo ja bym. Czekajcie, o, jest orange paint, jak widzicie, można zrobić. Tylko że jeden taki i nie wiem co jeszcze do tego. Nie wiem, chyba z zająca jest ta maskująca. Okej, założę sobie tą skórę, bo ona no coś tam zawsze pomoże. Chociaż wcześniej mi się wydawało, że powinna być pomarańczowa, ale mniejsza. Zrobiłem strzał, więc również fajnie by było zrobić łuk. Na pewno będę potrzebował trochę kijków. No tutaj się spalił jakiś ptasior. No trudno. Niech ginie! A czy było nie wlatywać w moje ognisko? Ej, zniszczmy sobie troszeczkę
Z troszeczkę tych na kijki. Co jest? Mam za dużo kijków. A, bo ja nie mam piórek. Dobra, ptasiory, chodźcie. Przepraszam, że muszę was zabijać, ale potrzebuję z was piórek. Te piórka są mi niezwykle ważne, żebym mógł przeżyć. A, czemu? Cześć, Sarenko, nie bój się mnie. Ciebie nie mam zamiaru zabijać, bo i tak mam dosyć zwłok twojej przyjaciółki. Gin, głupi ptaku. No kurde. Te mewy są nie do zabicia normalnie. Bardzo cwaniackie mewy. Cześć zającu, czekaj! Nie spierdzielaj! Kiedyś się dorwę! O! Machnę toporem na oślep. Niestety nie trafiłem w zająca. Co niestety nie pozwoli mi pokazać wam, czy system kamuflażu jest z zająca. Ale jak znajdę zająca kolejnego, to dam znać. Chyba się schowały ptasiory na deszcz. Chociaż widzę, że tutaj. Och, ty mewo zła! Uciekaj z mojego tutaj! O! Chyba się podpaliłem. Tak, podpaliłem się. A spoko. Nie ma strachu. Nie ma strachu. Co tu jest? Ptasiory, no kurde, dajcie mi się zabić. To trochę niezbyt przyjemnie brzmi. Ty, ten to już w ogóle gdzieś pod ziemię się zapadł. Okej, ciebie machnę. Bij go! Pięknie, mamy ten, mamy listki, znaczy mamy te. No. Mamy z tych ptasiorów, właśnie piórka. Piórka, nie listki, Boże, Robin. Okej, no niestety, no, taki żywot tych ptasiorów. No muszą się poświęcić. O! Czekajcie, tutaj chyba listek jeszcze jakiś spada. Znaczy nie listek, to jest pióro. Czemu ja mówię listki, a nie pióra? Oczywiście, że to są pióra. Kto by pomyślał, że. Och, dobra, chyba mam dostatecznie dużo ich. Cztery. Jeszcze jedno pióro, jeszcze jeden ptasior. O! Świetnie, leci do mnie piórko, mam wszystkie pięć. Próbujemy robić kolejny. W takim bądź razie kolejny ten. A czekajcie, chwila, jak to jest, że. A, ja te piórka muszę, tak? Okej, więc zrobimy kolejny zestaw strzał. Okej, pięknie, mam tych strzałów już 10, więc zajmijmy się w takim bądź razie produkcją łuku, więc to jest chyba cyk, lina jest tu cyk, i jeszcze brakuje mi, czekajcie, z liny łuk może być i z czego? Jeszcze jednego patyczka? Nie. O, jest i ze szmatki. Kombajn i mamy łuk, moi drodzy, i ja sobie oczywiście ten łuk tutaj przygotuję i wam pokażę, jak on wygląda. Taki bardzo prowizoryczny, no po prostu bardziej prowizoryczny być nie może, zobaczmy jak się z niego strzela. Jelonku, będziesz naszym obiektem testowym. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. 360 no scope, bitch. Ja mam za małą rozdzielczość w myszce ustawioną, bo mam pod CS-a. O, kurde. Ej, mam słabego. Okej, jak tu się celuje z tego, ty? Dobra. O, za wysoko. Okej, ważne, że strzały nie są takim. Dobra, więc chyba teraz. No nie! Nad dupką mi przeleciało. Teraz trafię. O, trafiony, zatopiony. Lulululu. Ej, ciężko się strzela do tych cwaniaczków, ale jest nieźle, muszę przyznać, że po prostu będę musiał jakiś system AIMA sobie mniej więcej tak jakoś wymyślić, ale kurde, kozacko, nie? Mamy już naprawdę fajne rzeczy. W końcu w tym odcinku jestem w stanie wam pokazać coś fajnego naprawdę. Okej, musimy pójść wykąpać naszą kosę, nasz toporek znaczy się. Nie wiem, dlaczego się zrobił krwawym toporem. Chciałbym znaleźć jakiegoś zająca, żeby wam pokazać system maskowania również, który doszedł. Chcę wam pokazać po prostu rzeczy, których nie pokazywałam wcześniej i żebyście zobaczyli mniej więcej, co fajnego jest. Tak, moja baza, jeśli mi nie wykasują jej, będę kontynuował rozbudowę dalej. Na pewno będę musiał odgrodzić tutaj tylnią część, zostawię sobie tutaj przód otwarty, mimo że może być to trochę głupie, bo stamtąd przychodzą te cwaniaki. W ogóle tutaj jest lewitująca ta część, to mi się nie podoba troszeczkę, no ale to już gusta guściki, no nie? Okej, gdzie jest zając? Gdzie są zający? Potrzebuję zająca jakiegoś znaleźć. W sumie z łuku było chyba by mi prościej gościa dorwać, chociaż no znając mnie i mojego fail strzała, to może być różnie. Okej, tutaj kijasy sobie. O, kijasków i tak mam już dosyć. Szkoda by było się natrafić tutaj na tych cwaniaczków. O, tutaj. Szkoda, że też nie mogę niszczyć. A nie, to chyba moje zresztą. No właśnie, to moja głowa. Chwila, czy tam ktoś nie przebiegł przez chwilę z tyłu? Może i przebieg, nie ma co się przejmować. Jak coś, to będziemy spitalać. Teraz idziemy szukać zająców, chociaż w tym gęstym buszu może być różnie z tymi zającami. Gdzie są zajączki? Kurde, ja tu widzę, cwaniaczkom pokazać chcę. Zając, czy jest jakiś zając, który chce poświęcić swe życie, aby pokazać co nieco. Wow, to jakieś śmieszne są te krzaki. Ty, co to za jakieś dziwne miejsce? Tu by było fajnie założyć kolejną bazę. Nie wiem, wydaje mi się, że to bardzo fajne miejsce. Jakoś tak, po prostu. Szkoda by było trafić po prostu na też. O! Widziałem zająca! O! Nie zwijesz mi, cwaniaku! Teraz cię mam! Ho, ho, ho! Cześć! No nie, nie uciekaj, nie uciekaj! Muszę powoli, żeby. Kiedy on będzie biegnie skończoność, czy kiedyś się zatrzyma? Zaraz się przekonamy. W sumie z łuku byłoby mi prościej cwaniaka dorwać, ale kiedyś go złapiemy. Spoko, spoko. Nie może uciekać w nieskończoność. O! Chyba gościa zgubiłem. Gdzie ten zając?
wprowadził mnie w maliny, albo w jagody, albo w cokolwiek. Jak to jest z tymi zającami? Chyba jakieś o zającu chyba było jakieś przysłowie. Napiszcie mi w komentarzach, jeśli pamiętacie jakieś przysłowie o zającach. Bo w tym odcinku polowanie na zająca. O, tam widzę jakieś ładne różowe walizki. No raczej chyba nic ciekawego w nich nie będzie. Coś mi tutaj szumi. A czemu mi tak szumi? A co tu się dzieje? Czybym trafił na jaskinię? Jestem gdzieś chyba przy wejściu do jaskini. Dlatego te szumy takie głośne, nie wow. Trochę dziwne, ale cóż. Tak, zdecydowanie. Gdzieś musi być chyba jakieś wejście albo coś w tym stylu. Bo tak dosyć tutaj dziwnie się zrobiło. Okej, to są te trujące, więc nie chcemy. To na pewno zbiorę, bo to są mimo wszystko jakieś tam nasionka. Okej, co tu tak mi szumi? Coś mi się wydaje, że gdzieś tutaj musi być jaskinia, bo wiecie, jak jest jaskinia, to po prostu powietrze przez nią przelatuje i w ten sposób tak dziwnie brzmi. Tutaj szkoda by było sprintować, bo można się łatwo zabić. Ale nie widzę wejścia. Możliwe, że jestem po prostu ślepy. Może ten zając gdzieś tu wlazł do tej jaskini, kurde. No nie wiem, nie wiem. Dziwna sprawa, powiem wam. Fajnie by było znaleźć tego zająca, bo bym pokazał wam ten maskujący kamuflaż chociaż. Okej, no tak jakoś dziwnie tutaj się zrobiło. Miejmy nadzieję, że za chwilę nie wpadnę po prostu na masę tych złych cwaniaków. Okej, tu widzę, że... Nie, to jednak nic. Jakoś tak dziwnie tutaj wieje w tym lesie. Jakaś taka bardzo nieprzyjemna aura w tym lesie panuje. No, trudno. O, czy tutaj nie będzie przypadkiem tego jeziorka, przy którym ja zginąłem tam chyba 2 odcinki temu, że tutaj będzie taki stateczek po środku? Tak, jest. To jest to miejsce śmieszne. Tutaj jakieś dziwne odgłosy dochodzą. Jakby rój pszczół gdzieś latał w koło. Nic fajnego, powiem wam, cwaniaki. Wow. Wow, co tu się stało? Moja postać w ogóle nagle tak zrobiła takie albo coś w tym stylu. Nie wiem, jaki odgłos wydała, ale to było bardzo dziwne. Zjemy chyba sobie tutaj. Na pewno się napijemy i zjadłem sobie batona, a wśród zwłok go nie widać. Chwila, gdzie zostały przeniesione batoniki? Bo gdzieś zostały. Właśnie. Ty, zegarek może być do craftingu wykorzystany. Znaczy, fajnie, bo go można założyć, ale też pomijając fakt. Gdzie są batoniki? Bo miałem przecież ich bardzo dużo. Teraz ich nie widzę. Tu są napoje wszelkie. Okej, no nie wiem. Dziwna sprawa. O cholera, już się robi ciemno bardzo. Nie zauważyłem, gdzie słońce. Musimy uciekać do domu. Może znajdę tego zająca po drodze, po prostu gdzieś biegnąc. Bo tutaj jest bardzo nieprzyjemnie. Nie podoba mi się tutaj to miejsce. Na pewno bym tutaj nie chciał założyć bazy w przyszłości. Po prostu biegłem za zającem i trafiłem w takie dziwne miejsce. Mam nadzieję, że również odcinek będzie całkiem płynny i ładny, bo mimo wszystko, no, nie widzę, żeby było stałe 60 FPS-ów, ale to przez to, że po prostu, no, tak jak mówię, dopóki gra nie zostanie ładnie tam ustabilizowana i tak dalej, wszystkie opcje nie zostaną takie na tip-top dociągnięte, wiecie, że będzie gra chodziła naprawdę wszędzie płynnie i w ogóle, to po prostu, no, tak będzie, że będzie to potrafiło spadać. Okej, wrócimy do obozu, zjemy sobie coś, prześpimy się. Na pewno, chociaż nie wiem, czy jak się nie prześpię, to mi postać automatycznie tam głodu nie, jakoś nie przetrwa. Znaczy, że nie będę musiał jej karmić, ale nawet jak coś, to przecież mamy sporo mięcha, więc jest okej. No szkoda, że tego zająca jednorwałem, gdzieś mi uciekł cwaniak, gdzieś się pod ziemię zakopał. I nie pokażę wam aktualnie za bardzo. Okej, no dziwnie, dziwne. O, nic nie widzę, czarny ekran. O kurde, co tu się dzieje? Ale przejdę chyba sobie do tej strony, po prostu jak idziemy pod słońce, to nic nie widać. Szybko do ogniska jakiegoś, tu się przy okazji wykąpiemy troszeczkę. Okej, ogniska rozpalić. Tutaj jedno się pali jeszcze. Wow! Aha, bo tu się kamyczek rzuca pod nogi. Dziwne, bo te ogniska jakoś tak słabo się palą. Może te lepsze ogniska? Znaczy, chyba są lepsze jeszcze ogniska możliwe do zrobienia, chociaż nie jestem tego akurat pewny. Okej, tu wrzucimy sobie wszystko, co udało mi się zebrać. Okej, kamyczki, kamyczki, świetnie. Sprawdzę sobie właśnie, czy w craftingu coś nowego doszło. Jest bonfire. Jest to takie naprawdę bardzo duże ognicho. Wiecie co? Zrobię sobie to ognisko. A zrobię je sobie tylko dlatego, żeby widzieć, co będzie tutaj wyżej. Bo zobaczcie, tam przy bazie mam całkiem oświetlone, ale tutaj, gdy jesteśmy trochę dalej, nie widać nic. Okej, potrzebuję 10 patyków i 5 kłód. Szkoda, że te 5 kłód akurat teraz mi się zechciało. No i znowu to piękne niebo, zobaczcie. Boże, cudowna jest ta gra i ta grafika po prostu jest tak miodna i tak cudowna, że się zachwycam po prostu jak tylko mogę. Okej, zapalę chyba sobie. Czekajcie, a czy ja przypadkiem nie mam latarki? Mam walkie-talkie, ty. To są cuda, nie? Okej, schowam w sumie, bo widzę, że moja postać. A czekajcie, jakbym poszedł spać,
Albo najpierw się zapiszę, a potem pójdę spać. Sprawdzę, czy ten głód rzeczywiście zostaje. Tak, głód zostaje, ale to nie problem. Dobra, zrobiło się już jasno, więc jest okej. No oczywiście dzięki temu, że przespaliśmy noc, nie zostaliśmy podczas jej zaatakowani. Podczas niej zaatakowani. I spoko, dobra. Słonko wstaje, piękny dzień. My tu będziemy jeść kolejne zwłoki. A na śniadanie zwłoki oczywiście sarny, pięknie. No bo to są, bo nie było zwłoki. Chyba słyszę gwizdanko. Leś śpiewanko i gwizdanko tych cwaniaczków gdzieś w lesie. Okej, podrzućmy trochę do ognia w takim bądź razie. Jeśli by mieli tutaj przyjść, to spłoną żywcem. Okej, żarełko i git. Więc 5 loksów, 10 stiksów. Lecimy w takim razie. Tutaj możemy sobie odpalić również to. Mimo wszystko, straszaka odpalimy. Chociaż nie jestem pewny, czy przypadkiem ten straszak nie działa w ten sposób, że ich przyciąga. Czy na przykład nie jest tak, że na początku oni się boją, a potem to ich przyciąga i zwabia. Jest taka możliwość, ale pewny nie jestem, dlatego nie chcę was tu skłamać. Okej, sticksy zbieramy. 10 na 10. 10 na 10, jo! Mistrzowska akcja 10 na 10. Pełno kijasów. Chyba mi się wydaje, że gdzieś słyszę tych cwaniaków. Ale może mi się wydaje i oby mi się wydawało. Okej, drzewko, drzewko. Potrzebuję, bo nie mam żadnego normalnego drewna w obozie, więc dawaj drzewo. Kurde, chyba to drzewo będzie takie niechcące, nie za bardzo współpracujące. O, to powinno dać radę. Dobra, jest nieźle. Zetnijmy w takim razie sporo drzewa. Chyba mi się wydaje, że jedno drzewko powinno wystarczyć. I stoję tak tyłem do tego kierunku, skąd oni przychodzą. To nie jest dobry pomysł. Dlatego może mimo wszystko się odwróćmy. Żebym jednak widział, czy za chwilę gdzieś w plecy nie wjedzie mi typiarz. Razem z ekipą. Okej, idealnie! Drzewo leci w tamtą stronę. Pięknie! O mój Boże, lepiej sobie nie mogłem wyobrazić, żeby to drzewo poleciało. Idealnie w stronę mojego wielkiego ogniska. No i to rozumiem. Gra współpracuje, cieszę się, tylko szkoda, że prawdopodobnie mój save zostanie stracony przy najnowszym update'cie. Taki smutek. Okej, tutaj się stacza jeszcze kłoda. Bang, bang. Jeszcze tu ostatnia i zobaczymy, jak to wielkie ognisko wygląda, bo jeszcze tego wielkiego nie robiłem. Tu jest miejsce chyba, żeby podpalić, więc podpalmy i zobaczmy. Okej, świetnie. Ognisko już podpalone. Czy tutaj trzeba dorzucać? Trzeba dorzucać. Wow. O, świetny efekt. Patrzcie, widać normalnie, jakby to drewno było takie, wiecie, rozgrzane do czerwoności i tak dalej. Okej, no świetnie, mamy takie duże ognisko, chociaż jego efekty nie zobaczymy, gdy jest jasno jakoś specjalnie. Jest mój uber cwaniacki wózeczek do drewna. Idziemy w takim... O, wiewiórka nawet się zainteresowała. Chyba weszła do środka ogniska, co nie było chyba dobrym pomysłem tej wiewiórki. Okej, sprawdźmy, co jeszcze mogę fajnego zrobić. O, właśnie, ptaszek jakiś umarł. Nie, no fajnie ogólnie. Okej, można small kabiny, log kabiny, hunting shelter aktualnie mam. No tego raczej nie będę robił teraz. Podobno small kabiny można robić na drzewach. Chyba, chociaż nie jestem pewny. Okej, a nie, tree house'y można. O, alpine tree house. Ty, to jest fajne. Wygląda całkiem ciekawie. Chyba będę musiał to zrobić po patchu. Znaczy w następnym odcinku, gdyż patch wyjdzie. Kurde, ciągle mi ktoś spami na Facebooku. I mi zegarek cały czas wibruje na ręce, bo mam taki specjalny zegarek, takiego smartwatcha. Nie chwaliłem się nim w sumie chyba zbyt wiele, ale spoko. O, tutaj mi się śmiałem z tego, że jest ten fun, że to wygląda jak ten płotek na początku Gothica 1, gdy wypadniemy, znaczy gdy już zagadamy z Diego i po lewej stronie, tam gdzie jest plac wymian, to ten płotek jest podobny tam. Znaczy przynajmniej tak mi się wydawało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, markerów nie potrzebuję aktualnie ustawiać nigdzie. Wooden path również, bo to jest ścieżynka taka z drewna po prostu. To taka gazebo, to bym chciał również zrobić. Ale to tak jak mówię, po patchu, bo teraz nie jestem pewny, czy nie naprodukuje się tego i potem będzie lipa, nie? Okej, możemy w sumie zrobić jakiś, no chociażby taki powiedzmy prowizoryczny ogródek. Można by było go zrobić w sumie tutaj na tyłach, za naszą ten. Będzie blisko wody, dzięki czemu będzie miał, że tak powiem, będzie nawodniony. Tylko oczywiście nie zróbmy go w wodzie, bo słona jednak woda niezbyt dobrze działa. Dwa tylko te potrzeba. Okej, to weźmy mój wózek, skoro ja go mam. Dawno nim nie jeździłem. Tylko czekajcie, bo tu się znowu zgasło. Rozpalmy to dobrze. Mam i tak sporo liści. Tutaj można też rozpalić tą środkową. Bierzemy mój wózek. Czekajcie. O, weź go. Bezi. Ijo. Magiczny wózek. Lecimy po drewno. Turum, turum. Rajdowy wózek. Ta prędkość. Te pościgi. Te wybuchy. Niesamowite. I te zwroty akcji. Te. Sensacyjna rola da mięsa. To mi się od razu przypomina przy te pościgi, te wybuchy. Na pewno niektórzy albo większość z was kojarzy tego. Niekrytego krytyka. Taki
Cwaniak, który był jednym z pierwszych, którzy na YouTubie nagrywali śmieszne rzeczy, jeśli mogę tak oczywiście powiedzieć, bo w sumie teraz to jest taki spory hype na różnych cwaniaczków, którzy nagrywają takie śmieszne różne rzeczy i takie kabarety i tak dalej. Znaczy, no, kabarety to wiecie, to dużo powiedziane, bo to po prostu było coś takiego, że komentował jakieś filmy i tak dalej. Okej, zajechaliśmy wózeczkiem idealnie, tam widzę, że coś nadciąga. O, puszczaj! Będziemy musieli chyba walczyć. Albo i nie. Nie, jak sobie pójdą, to sobie pójdą. Ja się tutaj na kuckach wezmę. Na kuckach przyczaję. Ilu ich tam? Dwóch tylko się skrada. No to nie aż tak strasznie. Chyba tylko dwóch. Chyba tylko dwóch. Okej, no jak pójdą do mojego obozu, to się później z nimi spotkamy oczywiście, a bez problemu tam niech idą, to nie jest akurat jakiś wielkie niuanse. Oczywiście mogę ich ewentualnie pokonać po prostu w walce, chociaż nie jestem pewny, czy dałbym radę, nie mam armoru na sobie żadnego, więc trochę mogłoby być różnie z tą walką. Ale okej, no ważne, że nie zainteresowali się mną teraz, tylko ewentualnie później się zainteresują. W sumie, kurczę, ci szarzy są gorsi od tych zwyczajnych kanibali. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że są o wiele bardziej agresywni i tak się bardzo do walki pchają. Okej, drzewo idealnie, dupło. To teraz tak, bo znowu mi tutaj spadnie za chwilę. Okej, ładujemy na wózek. Na wózeczek, drewienko, świetnie. Tylko czy tak mało coś tego drewna? Dobra, jeszcze jedno drzewo w takim razie zetniemy i postaramy się pójść do mojego obozu i tam wybronić troszeczkę. Dobra, jeszcze jedno drzewo. W sumie chciałbym to wysokie, ale zostawię je sobie tylko po prostu ze względów orientacyjnych takich, że jeśli się bym gdzieś zgubił na plaży i będę widział, że wysokie drzewo gdzieś rośnie blisko, to znaczy, że gdzieś tam w stronę. Chociaż czekajcie, ja mam znacznik przecież w domu, to się nie zgubię nigdy. To jest fajne, bo na przykład pamiętam, że na początku, gdy Minecraft wyszedł, tam powiedzmy w 2010, jak sobie grałem, pamiętam, że bardzo mnie wkurzało to, że łatwo gubiłem po prostu drogę do domu i tak dalej, do mieszkania swojego. O, i teraz w przeciwną stronę poleciało drewno i znaczy ten drzewo i to nie fajnie. I dopóki nie wymyślono systemu łóżek, że tam się zapisuje gra w tych łóżkach nam, we włóżkach, to wtedy wiecie, trzeba było się naprawdę naszukać czasami. Jeśli się nie zrobiło się swojej chatki, takiego miejsca, w którym się żyło blisko spawnu, takiego, który był standardowo ustawiony, no to wtedy się miało lipę z szukaniem ogólnie. Okej, okay, chyba, okej, okay, jest na git, na styk. No dobra, to lecimy w takim razie z moim wózeczkiem, z powrotem do bazy. Szkoda, bo myślę, żeby do... Chociaż czekajcie, czy nie zmieści się serio ta ostatnia kłódka? Wow, okej, dobra, lekko zbugowane, pchamy teraz brzuchem nasz wózeczek. W sumie całkiem spoko, bo dodatkowe jeszcze drewienko będziemy mieli. Dobra, mi się to podoba w sumie. Więc tak, jak mówiłem, no w Minecrafcie to był problem z tymi znacznikami, właśnie z łóżka. Znaczy, dopóki łóżek nie wprowadzili, to naprawdę mogło być różnie. Okej, tak przejadę, żeby... Kurczę, nie widzę, dokąd jadę za bardzo przez tą kłodę. Za chwilę się nie wbiję w jakieś ognisko czy coś. Czekajcie, sprawdzę tylko. O, dzień dobry. Chyba kogoś tutaj mamy. Cześć. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Po prostu przywiozłem drewno do obozu. Możesz zostać, jeśli chcesz, ugrzać przy ognisku, bo widziałem, że cię zainteresowało moje ognisko. Mam nadzieję, że się nie będziesz tutaj gniewać, że tak sobie postanowiłem zrobić trochę tutaj większych ognisk. Bo jakaś, widzicie, no przyszła sobie kobieta, tutaj pani, tubylca, pani tubylca? Pani tubylec, może w tę stronę. O, chyba jednak nie chce za bardzo się ze mną zaprzyjaźnić, bo coś tak, jakaś muzyka zagrała. Oczywiście ja mogę zrobić inaczej. Oj, ale chyba nie tylko ona się tu wkurza. Oj, tam z tyłu również ktoś przyszedł pojeść chyba. Znaczy nie, może nie pojeść, tylko się ugrzać. Czy... O, tu chyba nawet jeden umarł, cwaniak. A, przydałoby się pozbyć zwłok, bo jeśli się nie pozbędę zwłok, to za chwilę mi się tutaj zwali cała ekipa po prostu na twarz. Okej, tu rozpalę. O, idź sobie. Masz tutaj zwłoki, to jest zwłoki, a nie mnie, ty, typiarka. Okej, wezmę sobie głowę, bo głów zawsze mi mało. A ten z tyłu się w ogóle jak wbił mi do obozu. Ty, chamski. Chamski cwaniaczku. No i co, tak będziesz teraz stał tam, się przyglądał. O, cześć! Ale żeś blisko podbiegł. No nieźle, nieźle. Nie wiem, czy tam z tyłu ta babeczka nie będzie chciała. A, tamty się podpaliła akurat. Czyli na ognisko w tamtym miejscu to był zajebisty pomysł. No i bardzo dobrze, i ogólnie fajnie. No i co, jeja, no. Chwila, dlaczego ja biegam z moim tym toporkiem, a nie tym oczywiście? Przecież ten jest o wiele lepszy. Okej, o! Złapałem piórko w locie. O, taki Robin cwaniak. Okej. Chcesz z kamienia? Masz tam! Jeb, gin! Czekajcie, przecież ja mam łuk! Mamy żywy cel, na którym możemy potrenować! Czemu by tego nie zrobić? Okej. O! Nie trafiłem oczywiście. Zastanawiam się.
O, chyba się spłoszył, mój przyjaciel. Okej, zaekwipowałbym sobie. A nie, jednak się nie spłoszył. Mam mało HP, więc sobie ugotuję coś. Dobra, jak chcesz, cwaniaczku, to możesz przyjść sobie, zjemy razem posiłek. No chyba, że jednak nie jesteś głodny, to spoko. Chyba, że jesteś głodny na mnie, no to już gorzej. Wziąłbym sobie, odłożył więcej drewna. Czy on mnie zaatakuje, jak będę szedł z drewnem? To nie byłoby zbyt miłe z jego strony, oczywiście. Okej, mamy ogródek, więc fajnie. I tutaj bym sobie wrzucił. Okej, nie, to chciałem sobie wrzucić, tam chciałem sobie wrzucić. Okej, tutaj chyba mi się powinna zrobić za chwilę pieczeń, więc nie będę za bardzo szalał. Okej, zjedzone, fajnie. No nie wiem, tamten jakiś ma dziwne takie ruchy, coś nie jest zdecydowany, czy mnie zjeść, czy nie. Jakiś taki bardzo się boi. No dobra, w sumie, bo on mi strasznie przeszkadza, więc myślę, że się go pozbędę. Dostał. Okej, całkiem fajnie. On chyba jeszcze nie wie. O kurde, na dwa strzały łuk zdejmuje. Całkiem fajny damage. Muszę przyznać. Okej, oczywiście zmienimy sobie broń. Tego się musimy pozbyć cwaniaka, więc musimy go dziabnąć. Bo za chwilę sprowadzi mi całe nieszczęście po prostu tego świata. Czekajcie, bo chyba się zbugował mi toporek. To weźmy ten drugi. Okej, to jeden pies, którym toporkiem. Nie, co jest? Nie mogę machać toporkami. Prawdopodobnie łuk, przez to, że zmieniłem z łuku na toporek, bez wystrzelenia. Coś się tu mogło zbugować. Okej, no nie wiem, postrzelajmy sobie. No, głupio strzeliłem, ale zawsze. Okej, teraz wystrzeliłem i zmieńmy. Okej, i teraz mogę machać, więc jest dobrze. No fajnie. Udało mi się właśnie tutaj. Okej, rozćwiartujemy gościa. Chyba już nie ma tego błędu, że wybuchamy i lecimy w powietrze. Czy ten ogródek. Tak, mogę zasadzić tutaj coś. Zasadziłem coś. Kliknąłem E. Chyba tu jest takie nasionko po środku. Chociaż może mi się wydawać. Dzięki czemu oczywiście. No, pozbyłbym się tutaj tych nóg z obozu i tych rąk i tego wszystkiego, ale to może być ciężkie. Dobra, wrzucimy resztę moich kłód i towarów tutaj na miejsce. Bo one mi się na razie nie przydadzą. Fajnie, bo w sumie, kurde, mamy teraz z tego bardzo sporo do kolejnych moich tutaj budowli. O ile oczywiście safe nie zostanie skasowany. Okej, tu cały czas się coś płonie, jakieś ptaszki, nie ptaszki, coś co chwilę tutaj ginie na tym dużym ognisku. To muszę przyznać, że to nie jest zbyt ciekawy widok, ale no cóż. Ważne, że to pełni jakąś tam funkcję. Okej, tutaj tą babeczkę również sobie bym dziabnął. Wiem, że podobno można robić upgrade broni, ale nie jestem pewny, czy mogę na przykład zrobić tak i gdzie są ząbki tu? Chyba nie. Chyba nie. Okej, to jednak nie działa. Dobra, więc te ząbki wywalimy. A, wiem co chciałem jeszcze sprawdzić, bo w sumie mamy walkie-talkie. Press Q to communicate in multiplayer games. Ale fajne! O kurcze, czyli można się komunikować w multiku przez walkie-talkie. To też ma baterie, przez które możemy się. Mamy kasetkę, oczywiście mamy kaset playera. Możemy sobie na przykład go załączyć. I zobaczymy, czy zagra nam muzykę. Czy musimy odpalić jakąś muzę z kasety. Zobaczymy. Czekajcie, może tak i tak. Okej, tak. Czyli trzeba wrzucić kasetę do środka. Dzięki temu, jak klikniemy play teraz, będzie grało. Gra, yeah! Jest gra, jest muzyka! No to teraz. Raz, dwa, trzy. Poranny jogging po plaży. Hyc, hyc, hyc. Raz, raz, raz. Tempo, tempo. Lecimy z muzyką. I z powrotem. Musimy dbać o kondycję. W końcu jesteśmy na bezludnej wyspie i musimy walczyć cały czas o przetrwanie. Dlatego dobry wycisk tutaj poprawi kondycję i będziemy mogli walczyć. Cwaniaczkami! Yeah! I za chwilę moja postać się zmęczy, dlatego oczywiście nie posiadamy wody, napijemy się wódki, bo wódka to jest, jak wiecie sami, doskonały drink, aby odzyskać energię. I biegniemy z powrotem, najebani, ale co tam? Yeah! Chociaż nie wiem, jaką mocną głowę ma moja postać, ale dobrze. Biegnij ze mną, Sarenko, taki jogging również i tobie dobrze zrobi. Dobra, żadnych joggingów nie będzie, tak tutaj musiałem sobie oczywiście trochę się powydurniać. O, mogę biegać z tym kaset playerem normalnie włączonym. Spoczy. Więc możecie sobie posłuchać śmiesznej tutaj, śmiesznych takich klimatów. Nie wiem, dlaczego kojarzą mi się z takimi filmami z lat 80., nie? Jakoś taki po prostu. Tak brzmi ten tutaj. Ten kawałek. I to nam odnawia energię. Podobno. Okej, napijmy się tutaj. Chociaż nie, no. Tak, rzeczywiście, tam jakiś chyba malutki kawałek energii nam odnawia. Oczywiście gorzej z tym, że mamy bardzo ograniczony ruch tutaj. Tym toporkiem. O, teraz lepiej. Tylko kurczę, można wyłączyć tą muzykę? Bo jednakowoż ona tak będzie teraz leciała? Nie, chyba już nie. Okej. O, chyba się walkie-talkie włączyło? Halo, halo? Halo, halo?
Halo, halo, cwaniaczki, prostaczki. Jo, ktoś mnie słyszy? Nie no, żartuję oczywiście. Nikt mnie nie usłyszy, ponieważ gram solo, ale tak myślę, czy by przypadkiem nie zgadać się może z jakimś YouTuberem? Może jest ktoś, kto by chciał z takim Robinem sobie pograć w tego. Wiem, że no jest parę ludzi takich, co nagrywają 7 Days to Die i ogarniają i w ogóle, ale myślę, że no, jak mają na przykład po 100 tysięcy widzów, to nie będzie mi się chciało nagrywać z takim jakimś kolesiem, co ma 13 tysięcy, nie? To jest taki też smutna prawda, że jak jesteście trochę takimi nubkami na YouTubie, znaczy no może nie jestem nubkiem, bo już kurde tyle lat nagrywam, no jak to tak miałoby być, ale że jak nie macie już na przykład iluś tam widzów, to was nikt nie zauważy, nie? Więc najpierw trzeba się samemu wybić, co jest cholernie trudne na YouTubie, a potem jeśli chcecie istnieć, że tak powiem, trochę dalej, to niestety musicie się albo jakimś cudem trafić na kogoś, kto wam pomoże, albo po prostu mieć tak zajebisty content i być tak zajebistymi ludźmi, że sami się wybijecie i sami będziecie sobie dawać radę świetnie. Tak, jak widzicie, wyrosły mi tutaj jagódki, takie śmieszne jagódki. W sumie bardzo fajnie, bo dzięki temu można no, sporo jedzonka sobie tutaj narobić. Jakby postawić tak ze trzy takie farmy i cały czas mieć... O, zając! Jezu, zając, chodź tu! O, dałem radę, jest, mamy zająca, świetnie, chyba akurat na sam koniec odcinka się zając mi tutaj przytrafił. I zobaczcie, rabbit fur can be used in crafting, robimy rabbit fura. A, z dwóch tych... A, no tak, z dwóch... kawałków skóry, znaczy ze skór po prostu tego zająca można zrobić sobie portmonetkę, czy jak to się tam, jak to będzie nazwane, czyli jednak nie, sorki, mój błąd. Jakbym dorwał jeszcze jednego zajączka, to bym wam pokazał, jak wygląda ta taka torba, o właśnie, chyba torba. Tylko teraz tak, tam pełno jest tych cwaniaczków. Tutaj to wygląda dziwnie, okej, okay. Tutaj się zbugował, a bo to jest błoto i błotem się możemy przesmarować. Dzięki czemu jesteśmy trochę lepiej ukryci przed wzrokiem tubylców. Oczywiście wchodzenie do wody powoduje to, że się myjemy, że tak powiem, no i tracimy tą osłonę. Ale gdybym znalazł jeszcze jednego zająca, to wiecie co, postaram się jeszcze znaleźć zająca i myślę, że skończę odcinasa. Taki w sumie nic wielkiego, ale pokazałem wam parę fajnych rzeczy. Może zapolujemy na zająca z łuku, co wy na to? Hups! Robin Łucznik, Robin Hood, yeah. Będę chycał po lesie Sherwood. To jest las Sherwood, a jestem Robinem i teraz będę biegał z łukiem polować na zające. Gdzie zając? Tylko w takiej trawie to ja tego zająca to nigdy nie opoluję. Myślę, że jednak bliżej plaży będzie lepszym wyjściem biegać. Ach, nie wziąłem sobie nic do picia, jak tak nawijam, to potrafi zaschnąć w gardle. Na pewno sami doskonale wiecie, jak nawijacie, to ojej. A najgorzej jest, jak na przykład prowadzę jakieś uroczystości, znaczy prowadziłem uroczystości szkolne. Na przykład gdzieś tam właśnie w elektryku, jak prowadziłem niemalże wszystko, co się dało, bo mój radiowy głos się do tego nadawał i nikt inny nie chciał tego robić, tylko Robin, szalony. Ale to najlepsze, bo zazwyczaj jak proszą takich ludzi, że no wiecie, jakbyście poprowadzili jakąś tam, no nie wiem jak to nazywać, jakieś tam uroczystość szkolną, to wszyscy od razu, nie będę, ja się wstydzę, coś tam, nie. A Robin zawsze jak tylko o tym słyszał, to ja muszę prowadzić, o koniecznie, to wiecie, to ten. A potem właśnie jak, najgorzej, jak już miało się wszystko zaczynać, już stał człowiek tam gdzieś powiedzmy na scenie i zaczynać chciał i nagle taka susza w gardle i po prostu taka Sahara i ten głos taki po prostu zatykający, to było takie straszne. A pamiętam, że pierwszy raz, gdy poprowadziłem, nie bójcie się wyzwań, bo wyzwania są fajne. Nawet jeśli nie podołacie, to chociaż będziecie wiedzieli na przyszłość, że coś jest nie tak. A jeśli wam się uda, to po prostu będziecie wiedzieli, że jesteście w tym zajebiści. Dlatego się nie bójcie jakichkolwiek wyzwań, w sensie, że tam widziałem zająca. Widziałem twoje niecne uszy wystające z ponad trawy. O, nawet nie jeden! Bek! Kurde, nie trafiłem. Muszę je złapać. Mogę sprintować z łukiem. Dobra, to jest dobre. Gdzie są te zające? Gdzieś mi zwiały cwaniaki. Ale widziałem aż dwa buszujące w trawie. Jest kolejny. O, czekajcie. Tak, kurde. O. Traficie. Kurde, nie! Miss! A, kurde, ten zając. Tam jest kolejny. Nie, tak, to zając. Kurde. O, jaszczura, nie, jaszczurko, teraz mi cię nie trzeba. Kurde, przecież ja bym spokojnie te zające upolował. Ale nie, muszę zrobić tego. Co jest? Skończyły mi się strzały. Nie, jak to możliwe? Okej, chyba jednak zapolujemy normalnie, czyli jednak no moje Robin Hoodowe zdolności jeszcze się nie rozwinęły odpowiednio. O, zającu, mam cię. O, prawie cię mam. Dobra, mam cię. Tak,
Nie bójcie się. No i pamiętam, że właśnie pierwszy raz, jak poprowadziłem taką uroczystość jakąś tam większą, to po prostu wszyscy tam w szoku ciężkim byli, że o Boże, jaki głos, jaki Robin, wow, i to wszyscy w zachwyt popadali, bo nikt do tej pory nie wiadomo czemu nie zauważył, że jakoś brzmię całkiem dobrze do takich rzeczy i tak dalej, no i śmieszne to jest i właśnie dzięki temu, o, łódka, cześć, mogę wziąć wiosło? Nie, chyba nie, znaczy na łódce, akurat na tej łódce chyba nic, o, kamyczek znalazłem, na tej łódce nic nie znajdę ciekawego, no i tak, no i ogólnie rzecz biorąc właśnie najbardziej nie lubiłem w tych wszystkich uroczystościach tego, że właśnie strasznie mi zasychało często w gardle, a na przykład nie miałem nic do picia pod ręką i to był taki ból, bo człowiek tak ładnie chciał wszystko powiedzieć, tak ładnie poprowadzić, a koniec końców gorzej mu to wychodziło przez to, że miał taką Saharę w gardle, że nie szło. Ale tak, jeśli myślicie, że macie fajny głos i tak dalej, to się nie bójcie wypowiadać, nie bójcie się mówić. Ja parę komplementów słyszałem o moim głosie, że bardzo fajny i bardzo sympatyczny i że w ogóle wow, Robin, taki głosik. Oczywiście, no, wiecie, to wychodzi tak, jakbym się teraz chwalił czy coś, ale nie wiem, mi się wydaje, że mam taki całkiem, no, może i przyjemny, ale normalny, no bez przesady. Znowuż to nie jest taki, że kobiety tam w radiu jakby słuchały, to po prostu, o mój Boże, jaki cudny głos, ten radiowy taki wow, ale nie, no. Bez przesady, bez przesady. Okej, nikogo nie było w moim obozie, to fajnie. No i tak jak mówię, no, podejmujcie wyzwania, bo inaczej nie będziecie wiedzieli, że w czymś jesteście zajebiści. A jak się dowiecie, że jesteście w czymś zajebiści, to będziecie to robić więcej, częściej i w ogóle będziecie lepsi. A i tak pomijając już fakt tego pitolenia o jakichś głupotach, robimy sobie właśnie tą pouch, czyli to będzie taka sakiewka. O właśnie, i zrobiliśmy sobie sakiewkę. Tylko teraz tak, can be used to collect berries, czyli możemy zbierać w niej jagódki po prostu. Fajna opcja. No, powiem wam, że tego się nie spodziewam. Okej, myślę, że skończymy. Znaczy, w sumie mam tu chyba jagódki, więc można by było spróbować. Okej, no mam trochę tych jagódek. O, można zasadzić chyba jeszcze trochę więcej ich. A zobaczcie, no, mogę je jeść. Ale to, że je jem, to one się nie zbierają. A czekajcie, a jak zrobię tak? Okej, mamy to i teraz. I teraz co ja mam zrobić? Prawym? Lewym? O, jest! Jak najedziemy na nie, tak odpowiednio, dobrze. O, właśnie coś takiego, to możemy zbierać te jagódki, że nie je jeść, tylko zbierać. Tylko że jestem ciekaw, czy jest jakaś ograniczona ilość co do zbierania. Okej, wskoczę sobie tutaj chyba na ten mój ogródek, bo coś mi się wydaje, że inaczej nie zbiorę. Chociaż czy ja mogę skoczyć na ten ogródek? Mogę, jest okej. I teraz tak, czy więcej tych. Wow, moja postać krwawi w ogóle, znaczy ma zawiązane lewe kolano. To ciekawe. Okej, chyba już więcej nie mogę ich rzucić. A nie, znaczy collected jest, okej, spoko. Więc jednak chyba mogę zebrać. Ej, to jest świetne, to jest naprawdę fajne. I zobaczymy teraz, jak to wygląda. Tak, i możemy jagódki normalnie dzięki temu sobie jeść w tym, albo coś z nich robić. Blue paint, czyli można robić niebieską tą farbę, ale niestety nie zrobię jej. Czyli niebieską farbę można robić i czerwoną, znaczy pomarańczową. Z tego, a z tego można robić i energy mix, to się robi z tego chyba, a nie. Energy Mixa. Z czego można robić Energy Mixa? Może z alkoholu? Tak wiecie, dorzucacie sobie zioła do wódki i macie odlot totalny. Tree Sap. Jezu, ale ja mam tego pełno. Aha, i tak. To można zrobić na przykład coś takiego. Nie? Czy z dwóch? O! I dzięki temu mamy właśnie czerwony barwnik, tak jakby. A z dwóch jagódek i z Tree Sapa mamy niebieski barwnik. Tym barwnikami można farbować chyba jakiś rodzaj skór. Nie wiem, czy przypadkiem nie z jaszczurki. O, wow, już księżyc. O, i właśnie, tak jak mówiłem, ta skóra inaczej trochę wygląda z sarenki. Okej, wykąpmy się troszeczkę, bo widziałem, że byliśmy pokryci krwią. Rozpalmy ogniska na noc i myślę, że skończymy ten odcinek. Okej, dorzucę tutaj sporo, bo dwa. Jeszcze tutaj cyk. Tu odpalimy sobie ognisko jeszcze i tamto. Nie wiem, dlaczego one jakoś tak dziwnie gasną. I myślę, że będzie można iść. O, coś się odpalić nie chciało. Dorzucimy wszędzie trochę jeszcze. Okej, jeszcze tutaj. I spoko. I myślę, że w tym momencie skończę odcinek, bo w sumie więcej już wam nie pokażę raczej. Chociaż jeśli to jest jaszczurka. Nie, to jest ta. To jest zwyczajna jakaś. Ten. Jak one się nazywają? Kurde, te cwaniaczki, co skaczą po drzewach. Wiewiórki oczywiście, no. Dobra, więc ja lecę tutaj. Zapisać się. I. Przespać może? Czy się uda przespać? Jest, pięknie. Dobra, to jeszcze jeden saving. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mój Robin Skateboard. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnych. Więc, no, udało mi się co nieco zgromadzić, co nieco wam pokazać nowego. No i mam nadzieję, że w następnym
odcinku będzie już ten nowy patch i że jeśli dobrze pójdzie, to nam nie skasują wszystkiego, co do tej pory udało nam się zrobić. Byłoby całkiem fajnie. Okej, znowu coś spłonęło w ognisku. Więc dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Popo, na razie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.